Proszę Państwa, nie jestem w najlepszej formie, także boję się, że mi ta wypowiedź moja nie wypadnie, ale będę się starał, żeby to jakoś wyszło. Przed tą naszą konferencją, którą uważałem za konferencję o akcji Burza, obejrzałem jeszcze raz moje książki na ten temat, starając sobie uświadomić jedno, co właściwie należałoby Państwu w tej sprawie powiedzieć. Przejrzałem to, porozmawiałem ze znajomym prawnikiem, to on mi tam jeszcze trochę naświetlił sprawy prawne i muszę powiedzieć, że nic pomyślnego nie mam Państwu do przekazania. Nie mam żadnej wątpliwości, że plan Burza opracowany przez Polskę był zapowiedzią zlikwidowania Armii Krajowej i zlikwidowania władz Polskiego Państwa Podziemnego przez bolszewików. Prawnik mi powiedział tak, w prawie międzynarodowym państwo, które w czasie wojny w pogoni za pokonanym nieprzyjacielem wkracza na trzecie państwo po drodze, jest w tej sprawie zarządzenie obowiązujące cały świat podobno. Mianowicie państwo wkraczające na te trzecie państwo po drodze jest obowiązane powiadomić to państwo, do którego wkroczy, że ma taki zamiar i podać do wiadomości jemu, że w jakim celu tam się znajduje. Oraz powiedzieć temu trzeciemu państwu, do którego wkracza, jak im zamierza stosować, jaki będzie jego stosunek do władz tego państwa, do którego wkracza, jaki będzie stosunek do sił zbrojnych tego państwa, etc., etc. Państwo rozumią, że chodzi tutaj o Związek Sowiecki, który gonił Niemców i wobec tego wchodził na teren II Rzeczpospolitej. I powinien był przed wejściem powiadomić o tym, że ma taki zamiar oraz jak będzie się zachowywał w stosunku do państwa, do którego wkracza. Nic podobnego nie miało miejsca. Związek Sowiecki nie informował Polski, z którą nie miał zresztą stosunków, bo zerwał je pół roku wcześniej. Nie zamierzał informować Polaków, jaki będzie jego stosunek do władz tego państwa i tak dalej, co przewiduje te międzynarodowe prawo. Otóż natomiast tylko powiadomił swoich sojuszników, to znaczy się Anglię i Amerykę, po co idzie w tym kierunku na Polskę, bo oczywiście celem jego jest dopaść Niemców i zniszczyć ich, jeżeli to nie może być wcześniej, to najpóźniej w Berlinie.
I proszę Państwa, natomiast stało się zupełnie dziwnie, mianowicie to nie Związek Sowiecki powiadamiał Polskę, jaki będzie jego stosunek, tylko Polska pod naciskiem swoich aliantów opracowała plan Burza, który mówił, jak się to ma wejście Sowietów odbyć, wchodzących do Polski. Mianowicie, że ten plan Burza jest nam niby z grubsza prawdopodobnie dość dobrze znany. Polska informuje, że jest przyjacielem z przyjaciół Związku Sowieckiego, że akceptuje jego przyjście, że będzie się starał przekonać, żeby Polska i Związek Sowiecki razem dalej mogli walczyć wspólnie przeciwko Niemcom. To wszystko nie miało żadnego sensu, poza jednym. Związek Sowiecki wiedział po co, co będzie, jak oni wkroczą na teren Polski. Wiedział, że jednostki Armii Krajowej będą wychodzić naprzeciw i witać Armię Czerwoną, która wkroczyła na teren Polski, i że chce współpracować i walczyć razem z Niemcami. To wiedział i tego chciał. I to zrealizował. Za wyjątkiem dwóch jednostek Armii Krajowej, za wyjątkiem 27. Wołyńskiej Dywizji i za wyjątkiem Korpusu Warszawskiego. W obu tych wypadkach nie zrobił tego, co potem już zawsze, stale, wszędzie robił. To znaczy się natychmiast doprowadzał do rozbrojenia tych oddziałów Armii Krajowej, które się stawiały zgodnie z planem Burza i próbowało nawiązać kontakt. Żadnych protestów ze strony naszych sojuszników w tej sprawie nie było. Amerykanów i Anglików nie obchodziła Polska. Obchodził Związek Sowiecki, który był bardzo ważny w ich walce z Niemcami. Natomiast Polska nie była niczym ważnym. I wobec tego to, co armia, co Związek Sowiecki chciał, to zrealizował. Mianowicie, poza tymi dwoma wypadkami, gdzie trwało jakiś czas, zanim udało się mu zrealizować ten cel, to znaczy rozbrojenie 27. Wołyńskiej Dywizji rozbrojenie Korpusu Warszawskiego, się odbyło, miało się odbyć zresztą przez Niemców, a nie przez bolszewików, bo na przykład w Warszawie ofensywa sowiecka została natychmiast zatrzymana, jak tylko zorientowali się, że właściwie w Warszawie panuje Armia Krajowa. I armia sowiecka się zatrzymała w swojej ofensywie, a nawet się cofnęła. I oczywiście Polacy znaleźli się naprzeciw Niemców. I powstanie warszawskie trwało i w końcu w ciągu 2 miesięcy, to długo bardzo trwało, bardzo długo Rosjanie spodziewali się, że to kilka dni może powstać, a tymczasem Polacy się bronili 2 miesiące. I okazało się, że to jest właściwie
sprawa załatwiona, bo Niemcy wzięli do niewoli powstańców i potraktowali ich jako, co prawda, kombatantów, czego się nie spodziewali Rosjanie, ale jednak jako kombatantów przez aliantów, naszych sojuszników, i dzięki temu znaleźli się w obozie koncentracyjnym, przepraszam, w obozie jenieckim, a nie koncentracyjnym. Panie Andrzeju, krótko chcemy, mówiąc, panie proszę Andrzeju, państwa, to ja już kończę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to temat na lipiec i na sierpień, kiedy będziemy kontynuować wątki związane z 70-leciem akcji Burza. Ona będzie się przetaczać teraz przez te wszystkie miesiące, aż kulminację będzie miała. To co, już nie mam ukończyć? Ja chciałem skończyć. Nie, proszę skończyć, tylko ja właśnie chcę a propos jak gdyby tego, co przed nami. Bardzo proszę, tak. Proszę. Mogę kończyć? Tak, proszę uprzejmie. Więc rzecz się oczywiście skończyła w ten sposób, że wszystkie oddziały Armii Krajowej zostały rozbrojone przez Armię Czerwoną właśnie na podstawie planu Burza, a nie tylko, ale również i władze polskie, Polskiego Państwa Podziemnego zostały wyaresztowane, a w następnym roku zaaresztowany zostało 16 członków rządu polskiego i wywiezieni do Rosji i skazani tam na miesiące lub lata więzienia bez żadnych podstaw prawnych. No i na dodatek zafundowali nam 40 lat rządów komunistycznych i bolszewickich. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję.